Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Castorama. W poprzednim serwowaliśmy Wam gadżety, które można wykorzystać w łazience, aby ją ozdobić. Tym razem pokażemy Wam 5 patentów na zwiększenie miejsca w łazience, która nie legitymuje się zbyt dużą powierzchnią. Do dzieła! W miejscu, w którym stoi muszla klozetowa, na pierwszy rzut oka nie da się zbyt wiele zrobić. Aby nie ograniczać się z wykorzystaniem przestrzeni, zaraz pokażę Wam ciekawy regał, który pomieści masę przeróżnych rzeczy. Oglądajcie! Aby go wykonać, potrzebuję rurek ocynkowanych, uchwytów, płyt ze sklejki oraz wkrętów. Na początku przecinam rurki na odpowiednie odcinki. Następnie zakładam uchwyty na długie rurki i mocuję w nich przygotowane elementy, tworząc stelaż regału. Całość ustawiam nad zbiornikiem wody i mocuję do ściany wkrętami. Teraz za pomocą otwornicy usuwam rogi w płytach, po czym zabezpieczam je bezbarwnym lakierem. Pozostało już tylko ułożyć półki i nasz regał jest gotowy. Jak sami widzicie, taka półka zajmie mało miejsca w Waszej łazience, a do tego jest niesamowicie pojemna. Wykonajcie taką we własnym domu. Łazienki przeważnie wyposażone są albo w wannę, albo w prysznic. Jeżeli podczas urządzania się wybraliście pierwszą opcję, to dobrze wiecie, jaką powierzchnię ona zajmuje. Zaraz pokażę Wam, jak zagospodarować trochę więcej miejsca pod wanną. Zobaczcie. Do tego pomysłu będę potrzebował płyty ze sklejki, kantówki, kątowniki, białą akrylową farbę, zawiasy, wkręty, uchwyty, magnesy, haczyki oraz koszyki. Na początku tworzę ramę z kantówek, uprzednio pobierając wymiary wanny. Teraz maluję przygotowane płyty białą farbą akrylową. Następnie odcinam pasek na dłuższej płycie i mocuję go do ramy. Drugi element również łączę z ramą, ale przy pomocy zawiasu. W międzyczasie montuję pozostałe płyty. Powyżej montuję magnesy oraz ramiona, które będą ograniczały wychylenie drzwiczek. Dodatkowo mocuję uchwyt do otwierania schowka. Pozostało już tylko przykręcić haczyki i zawiesić na nich koszyczki. Od teraz środki czystości i inne chemikalia będą posiadały swoje stałe miejsce, a tym samym nie będą go zajmowały w i tak małej łazience. Jeżeli posiadacie u siebie wannę, to wykonajcie to sami. Nie każdy posiada łazienkę wielkości spa i nieraz trzeba sobie radzić na dość małych powierzchniach. Jeżeli brakuje Wam miejsca na różne przybory do codziennej toalety, to zobaczcie, jak zrobić składane przedłużenie blatu. Do jego wykonania potrzebuję płytę ze sklejki, lakierobejce, zawiasy oraz wkręty. Na początku wycinam ze sklejki blat oraz podpórkę. Następnie maluję drewniane elementy lakierobejcą, która zabezpieczy je przed wilgocią. Czas przykręcić zawias do wyciętego elementu, a następnie całość przymocować do bocznej ścianki. Teraz mocuję dodatkowy blat, łącząc go z płytą również zawiasem. Teraz wystarczy rozłożyć całość i gotowe. Dodatkowego miejsca nigdy nie za wiele, więc jeżeli Wasza łazienka też nie jest za duża, to skorzystajcie z tej porady. Z kilku metrów kwadratowych nie da się zbyt wiele wykrzesać. Z drugiej strony mądre gospodarowanie przestrzenią może przynieść niesamowite efekty. Zaraz pokażę Wam, jak zrobić ciekawą i dość pojemną półkę narożną. Będziemy potrzebować deski półkowe, kołki i wkręty, klej oraz lakierobejce. W pierwszej kolejności tnę deskę półkową na równe części. Teraz sklejam przygotowane elementy w całość, tworząc tym samym półkę. Aby zabezpieczyć ją przed działaniem wilgoci, całość maluję lakierobejcą. Dzięki temu będzie się też lepiej prezentowała. Pozostało już tylko zamocować półkę i gotowe. Dzięki temu przybędzie nam trochę powierzchni na różne kosmetyki i przybory, które do tej pory nie miały swojego miejsca. Wykonajcie ją sami. Jak wiecie, kobiety lubią posiadać masę kosmetyków, jednak porozrzucane w małej łazience potrafią ją skutecznie zagracić. Zobaczcie zatem, jak poradzić sobie z bałaganem, tworząc w łazienkowej szafce prosty organizer na kobiece upiększacze. Do jego wykonania potrzebuję obejmy, słoiki po koncentracie, magnesy neodymowe, kantówkę, mocny klej, wkręty do drewna oraz bejce. Na początku rozmieszczam wszystkie elementy na drzwiczkach i ściągam wymiary dla poszczególnych półek. Następnie przecinam kantówkę na dwie części i w każdej z nich robię otwory o średnicy kosmetyków, jakie będą się w niej znajdować.
Całość maluję w kolorze zbliżonym do szafki i pozostawiam do wyschnięcia. W międzyczasie do szafki przytwierdzam obejmy, w które wkładam słoiczki. Do drzwiczek przyklejam także magnesy, na których będą wisieć metalowe przybory. Pozostało już tylko przymocować półki na kosmetyki i zawiesić całość na ścianie. Dzięki takiej półce skutecznie zadbamy o to, aby część kosmetyków naszych pań miała swoje określone miejsce i już nigdy nie walała się po łazience. Gwarantuję Wam, że to proste rozwiązanie pozwoli Wam wprowadzić choć trochę porządku. Teraz zapraszam Was do oglądania After Sen i do odwiedzania profili Castorama na portalach społecznościowych. Znajdziecie tam ciekawe porady, które możecie wykorzystać we własnym domu oraz wiele ciekawych aranżacji. W tym tygodniu kończymy akcję Łazienka i zaczynamy nowy temat. A co w nim będzie? Zobaczycie już niebawem.